Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 57. część z serii Bóg zachowa swoich. Bóg zachowa swoich, czyli kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, ponieważ to Bóg jest tym, który usprawiedliwia. I to jest podstawa tego mojego twierdzenia, że zbawienie jest nieutracalne. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków zbawionego. Oparte jest całkowicie na tym, który usprawiedliwia Bóg, a więc jeśli to Bóg usprawiedliwia, to zbawienie nie może być utracalne, gdyż Bóg nie traci możliwości usprawiedliwienia. I jeżeli teraz zwrócimy na to uwagę, na usprawiedliwienie, to właśnie w Rzymian 8 rozdział 33 werset jest napisane w ten sposób. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest, który usprawiedliwia. Bóg jest, który usprawiedliwia. Usprawiedliwienie jest aktem sędziego. Jest wyrokiem zadeklarowanej sprawiedliwości wydanym przez tegoż sędziego na korzyść tego, kogo on usprawiedliwia. Usprawiedliwienie nie jest czymś, co dzieje się w sercu grzesznika, ale zmianą jego pozycji przed sędzią, oparte na decyzji sędziego. I kiedyś winny i oczekujący wyroku wiecznego wygnania sprzed oblicza sędziego grzesznik jest teraz usprawiedliwiony, uznany za niewinnego i przyjęty do wiecznej łaski u Boga. To jest to, co Bóg czyni dla skruszonego grzesznika, który pokłada swoją ufność w dziele Chrystusa Jezusa Pana dokonanym przez Niego na krzyżu Golgoty. Bóg jest w rzeczywistości sprawiedliwym sędzią, który stosuje prawo w sposób sprawiedliwy. Bóg jest suwerennym sędzią wszystkich, chociaż jest On pełen miłosierdzia i miłości. To jednak, aby być w zgodzie z samym sobą, jest również sprawiedliwy. Musi być również sprawiedliwy. Sprawiedliwość Boża domaga się, żąda śmierci za grzech. Zapłatą grzechu jest śmierć, żołdem grzechu jest wieczna śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Mówi o tym Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Rzymian 6:23. Albowiem żołdem grzechu jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Żołdem śmierci, żołdem grzechu jest śmierć. I dlatego każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa jest usprawiedliwiony przez krew. Bo jak więc Bóg może okazać miłosierdzie, ratując winnego grzesznika od wiecznej śmierci i sądu, na który ten grzesznik zasłużył, od wiecznej śmierci i sądu, które mają nadejść? Jak możemy pogodzić Jego sprawiedliwość z Jego miłosierdziem? Czy jest to możliwe? Bogu niech będą dzięki. Jest to możliwe. Odpowiedź znajdujemy m.in. w liście do Rzymian. W 5 rozdziale, w 8 wersecie. Rzymian 5, 8, 9. Tutaj znajdujemy takie słowa. Lecz dowodzi Bóg miłości swojej ku nam, że kiedyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc, będąc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani przezeń od gniewu. Bóg okazuje swoją miłość ku nam przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznymi, Chrystus za nas umarł. I to jest pewne. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznymi, Chrystus za nas umarł.
O wiele bardziej więc teraz usprawiedliwieni przez krew Jego, będziemy przez Niego zbawieni, uratowani od gniewu. Bóg nie chce śmierci grzesznika. I to jest pewne jeszcze na podstawie świadectwa tak zwanego Starego Testamentu. Więc Bóg nie chce śmierci grzesznika. Chciałby, aby wszyscy byli zbawieni. O tym czytamy w Ezechiela 18, rozdział 23, werset. Ezechiela 18, werset 23. Czy więc rzeczywiście lubuję się w śmierci bezbożnego, oświadczenie Pana Jahwech, czy nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Tak jest napisane. Z kolei drugi list Piotra, rozdział 3, werset 9, 3-9, mówi tak. Nie zwleka Pan tego, co obiecał, jak niektórzy uważają za zwlekanie, ale okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktoś zginął, ale aby wszyscy przyszli do uznania się przed Bogiem, albo aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg chce, żeby się każdy grzesznik upamiętał. Ale byłoby to niezgodne z jego charakterem jako sprawiedliwego sędziego, gdyby uratował, zbawił grzeszników jedynie tylko z powodu swojej miłości do nich. Byłoby to pogwałceniem, naruszeniem jego własnego prawa, gdyby tak uczynił. Przypuśćmy, że sędzia po wydaniu wyroku na winnego udowodni swoją miłość przez posłanie własnego syna, aby poddał się karze śmierci, na którą winny winowajca zasłużył. Czy sędzia nie byłby wtedy sprawiedliwy, uwalniając winnego? To jest dokładnie to, co uczynił Bóg. Usprawiedliwił nas przez krew Jego własnego Syna. Usprawiedliwił nas przez krew swojego Syna. Jego umiłowany Syn stawił się, aby zgładzić grzech przez ofiarę z siebie samego. I mówi o tym list do Hebrajczyków, rozdział 9. Hebrajczyków 9:26. Hebrajczyków 9, rozdział 26, werset, bo inaczej byłby musiał często cierpieć od początku świata, lecz teraz przy skończeniu wieków raz objawił się ku zgładzeniu grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Jest to wyraźnie powiedziane. I o Panu Jezusie możemy powiedzieć, że jest to ten, który sam poniósł grzechy nasze na ciele swoim, na drzewie. I mówi o tym pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 24. Pierwszy Piotra 2:24, który grzechy nasze sam zaniósł na ciele swoim na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom żyli dla sprawiedliwości, a przez sińce, którego wy jesteście uleczeni. Wyraźnie jest to powiedziane. Także chrześcijanin jest usprawiedliwiony przez łaskę. To jest bardzo ważne. Usprawiedliwienie przez łaskę. I to jest właśnie ważna strona usprawiedliwienia. W liście do Rzymian 3, rozdział 24, werset. Rzymian 3, rozdział 24, werset.
Mamy takie słowa i bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił jako ofiarę przebłagania we krwi Jego przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie grzechów przedtem popełnionych cierpliwości Bożej. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie na to, aby był i sprawiedliwym, i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary w Jezusa. Czyli widzimy w liście do Rzymian 3 rozdział 24-26, że jesteśmy usprawiedliwieni darmo z Jego łaski, ale On nadal pozostaje sprawiedliwym sędzią. Widzimy, jak Bóg może zastosować swoją darmową łaskę, czyli niezasłużoną przychylność dla grzesznika, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił na przebłaganie, czyli pokrycie krwią swoją przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, aby był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który ma wiarę w Jezusa. Łaska Boża zapewniła środki, dzięki którym grzesznicy sprawiedliwie skazani na piekło, na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki, na które w pełni zasłużyli, więc sprawiedliwie skazani na to, mogą być zbawieni i mieć życie wieczne z powodu tego, co nasz Odkupiciel wycierpiał na krzyżu. Boża sprawiedliwość została w pełni zaspokojona i spełniona przez Odkupiciela, którego On sam zapewnił, bo Bóg sam zapewnił Odkupiciela. I kolejnym punktem, aspektem tego usprawiedliwienia jest usprawiedliwienie przez wiarę, bo każdy chrześcijanin jest usprawiedliwiony przez wiarę. Przez Boga jest usprawiedliwiony przez wiarę. Przez Boga jest usprawiedliwiony przez wiarę. Jak więc winny grzesznik może zastosować to usprawiedliwienie, które zapewniła mu śmierć Pana Jezusa Chrystusa? W jaki sposób? Każdy grzesznik może przyjąć, zastosować usprawiedliwienie zapewnione śmiercią Chrystusa. To jest przez wiarę, która jest kolejnym elementem, klockiem, aspektem usprawiedliwienia. I tutaj przychodzi nam z pomocą, wyjaśniając tę rzecz, list do Rzymian, 5 rozdział, 1 werset. I to czytamy w liście do Rzymian 5:1. Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I Rzymian 10:10. Rzymian 10:10 też jest napisane tak. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Albowiem sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Wyraźnie jest to pokazane w liście do Rzymian 5:1 i liście do Rzymian 10:10. Mówią one nam o tym, że dlatego też będąc usprawiedliwieni przez wiarę, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, a sercem wierzy się ku sprawiedliwości. Więc wtedy Bóg jest sprawiedliwy w odpuszczaniu winy grzesznika, który to grzesznik przychodzi do Boga przez wiarę w Chrystusa. Moglibyśmy myśleć o tym, o Bogu, jakby mówił: Twoja wina jest w pełni uznana. Z pewnością zasługujesz na sprawiedliwy wyrok jeziora ognistego. Ale, tak jakby Bóg mógł powiedzieć wtedy: ale ja Cię kocham, jesteś wolny, ponieważ mój Syn zapłacił za Twoje grzechy. On spłacił Twój dług sprawiedliwości wobec tego, co uczynił dla Ciebie na krzyżu. Możesz być zwolniony. Takie słowa bezpośrednio nie są zapisane w Biblii, ale to jest generalny wniosek z tego nauczania Słowa Bożego, które mamy wyraźnie zapisane w Piśmie Świętym. W świetle tego, co prawo,
ma wspólnego z usprawiedliwieniem? Nic, absolutnie nic. Stwierdzamy zatem, że człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od prawych uczynków. To mówi nam list do Rzymian, 3, rozdział, 28, werset. Rzymian 3:28. Przetoż uznajemy, że człowiek jest usprawiedliwiony wiarą niezależnie od prawych uczynków. Niezależnie. Można by powiedzieć nawet takie ostre stwierdzenie, że wiara jest przeciwieństwem prawa. Wiara jest przeciwieństwem prawa. Ale to, że nikt nie jest usprawiedliwiony przez prawo w oczach Boga, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary, o czym już mówią starotestamentowe teksty. Prawo jednak nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wykonuje, będzie żył przez wiarę. I to mówi nam Galacjan, 3:11-12. I tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że prawo jednak nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wykonuje, będzie przez nie żył. Galacjan, 3:11, że zaś przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz jawna, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I 12, Galacjan, 3:12, ale prawo nie jest z wiary, lecz kto by je wykonał, żyć będzie w nich. Grzesznik potrzebuje życia, ale prawo może go jedynie skazać na śmierć, a pełne przestrzeganie zakonu w najmniejszych szczegółach po prostu jedynie powodowało to, że ktoś nie był uśmiercony. Ale w momencie, gdy choćby najmniejszą rzecz 613 przykazań nie spełnił, natychmiast stał się skazany przez prawo na śmierć. Wiara rozpoznaje, że darem Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I o tym możemy przeczytać w Rzymian 6:23. Rzymian 6:23. Mówi tak. Albowiem zapłatą grzechu jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Albowiem żołdem grzechu jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. I tutaj warto zastanowić się w tym kontekście, jaki jest cel zakonu, jaki jest cel prawa. Teraz wiemy, że cokolwiek mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby każde usta zostały zatrzymane i aby cały świat stał się winnym przed Bogiem. Dlatego z uczynków prawa żadne ciało nie będzie usprawiedliwione przed Jego obliczem, gdyż przez prawo poznaje się grzech. O tym mówi Rzymian 3:19. Rzymian 3:19. A wiemy, iż cokolwiek prawo mówi, mówi tym, którzy są pod prawem, aby każde usta były zatkane i aby cały świat był winien przed Bogiem. I 20. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed obliczem Jego, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Jego celem zdecydowanie nie jest usprawiedliwienie. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawych, lecz z wiary Chrystusa Jezusa, nawet my uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa, albowiem z uczynków prawa żadne ciało nie będzie usprawiedliwione,
Dlatego prawo było naszym wychowawcą, aby nas przyprowadzić do Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary. I tego możemy się dowiedzieć z Galacjan, drugi rozdział. Galacjan, rozdział drugi, werset 16. I tutaj mamy takie wyraźne słowa. Wiedząc, że nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków zakonu, dlatego że nie będzie usprawiedliwione z uczynków zakonu żadne ciało. Oraz Galacjan, trzeci rozdział, 24 werset, mówi bardzo podobną myśl. A tak zakon był naszym przewodnikiem ku Chrystusowi, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Stąd mamy pewność, że każdy chrześcijanin ma całkowite, pełne, zupełne usprawiedliwienie. Całkowite usprawiedliwienie, zupełne usprawiedliwienie, doskonałe usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie jest całkowite i wieczne. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie przypisuje grzechu. I to możemy przeczytać w Rzymian, 4 rozdział, 8 werset. Rzymian 4:8. Tak jest tu napisane, błogosławiony człowiek, któremu Pan grzechu nie poczyta. I możemy także być pewni, że chrześcijan grzechów i bezprawnych czynów Bóg nie będzie więcej pamiętał. O tym mówi list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 17 werset. Hebrajczyków 10, 17. A grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Któż może wnieść oskarżenie przeciw wybranym Bożym? To Bóg usprawiedliwia. I o tym czytamy w Rzymian 8 rozdział, 33 werset. Rzymian 8, 33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest, który usprawiedliwia. I przez Niego każdy, kto wierzy, jest usprawiedliwiony ze wszystkiego, z czego nie mógł być usprawiedliwiony przez prawo Mojżesza. I o tym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 39 werset. Dzieje 13:39. I we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza, przez tego każdy wierzący usprawiedliwiony zostaje. Boże usprawiedliwienie nas jest pełne i doskonałe, ponieważ Chrystus zapłacił za wszystkie nasze grzechy, a nie tylko za ich część, nie tylko za grzechy popełnione zanim uwierzyliśmy. Kiedy Jezus Chrystus oddał swoje życie, wszystkie nasze grzechy były w przyszłości. Ale Bóg, który widzi zarówno przyszłość, jak i przeszłość, złożył je wszystkie na Chrystusa. I o tym możemy przeczytać w Izajasza, 53 rozdział, 6 werset. Izajasza, 53 rozdział. Szósty werset. Izajasza 53:6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy, każdy na własną drogę, a Jahwe sprawił, że Jego spotkała kara za winę nas wszystkich. Także w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, 24 werset. Pierwszy Piotra 2:24.
który grzechy nasze sam zaniósł na ciele swoim na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom żyli dla sprawiedliwości, a przez sińce, którego wyście uleczeni, który grzechy nasze sam niósł na ciele swoim na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom żyli dla sprawiedliwości, a przez sińce, którego wyście uleczeni. Dlatego Bóg jest tutaj tym, który usprawiedliwia. Bóg nigdy nie obciąży żadnymi grzechami tych, których usprawiedliwia. Bóg usprawiedliwił ich zgodnie z zasługami Chrystusa i nie będzie już więcej pamiętał ich grzechów. Uzasadnione jest to, że grzesznik nie ma nic więcej do czynienia z wyroku. Wyrok jest przeszłością dla niego. I Jana 5,24 mówi, że taki wierzący nie przyjdzie na sąd. I to możemy przeczytać w Ewangelii Jana 5 rozdział, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do życia. To jest jego sądowe stanowisko przed Bogiem, tego wierzącego, który uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi. To jest jego sądowe stanowisko przed Bogiem jako sędzią wszystkich. Oczywiście Syn Boży, Dziecko Boże będzie doświadczać dyscypliny swojego świętego Ojca, co jest dowodem relacji. I to jest dowód kolejny, że jesteśmy faktycznie przez Boga uznani za synów. Była to 57. część serii Bóg zachowa swoich, ponieważ to Bóg jest usprawiedliwiający. To właśnie jest dowód, że zbawienie jest nieutracalne, jest z łaski Bożej, niezależnie od uczynków. Nie można go stracić, bo to Bóg jest tym, który usprawiedliwia. A skoro to Bóg jest tym, który usprawiedliwia, no to możemy być pewni, że zbawienie jest nieutracalne. I to był właśnie temat 57. części z serii Bóg zachowa swoich. Niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.